Cześć. Zapytaliście się mnie, na jakiej wysokości należy ustawiać pick-upy w gitarze. Jest to bardzo istotny problem i pomimo, że sporo o tym się mówi, to w dalszym ciągu wielu gitarzystów nie wie, jak ustawić pick-up. Ta gitara akurat, powiedzmy, że jest ustawiona prawidłowo, czyli sygnał jest w miarę możliwości wykorzystujący to, na co pozwala pick-up. Każdy pick-up ma swoją optymalną gęstość magnetyczną, gęstość pola magnetycznego i mniej więcej w tym obszarze powinna się znajdować struna. Oczywiście bez sensu jest czytać instrukcję, czytać specyfikację i na przykład brać suwmiarkę i ustawiać, czy 3,7 mm ma być, jeżeli przyciśniemy na ostatnim progu, czy 4,2 mm, ale jeżeli struna ma milimetr albo 1,5 mm, to już nie wiadomo, jak to mierzyć, z której strony. Bez sensu. Należy ustawić pick-up w ten sposób, żeby dobrze brzmiało. Odkrywcze, no nie? Ale jak to zrobić? Pick-up jest dobrze ustawiony wtedy, kiedy pusta struna brzmi czytelnie, nie jest zniekształcona. To jest dobre ustawienie. Jak ustawimy pick-up za wysoko, to wtedy dochodzi do takiego zniekształcenia. Zaraz Ci pokażę, jak to wygląda. Ustawiamy na przykład ten pick-up wyżej. O! Ustawiłem go wysoko. I popatrz, co się teraz stanie. Widzisz? Do dupy jest ten dźwięk. Ustawiłem tylko jeden pick-up wyżej. Oczywiście, jak ktoś ustawia za wysoko pick-up, to analogicznie również i mostkowy ustawia wysoko ten drugi, no i wtedy struna jest przez magnes zbyt mocno ściągana i następuje zniekształcenie dźwięku. A to, że pozornie się wydaje, że gitara wtedy brzmi głośniej, bo jest struna bliżej magnesu, to jest nieprawda, bo struna pracuje poza zakresem optymalnej gęstości akustycznej, gdzie najlepsza jest indukcja w cewce. Prawidłowo ustawiony pick-up, który nie ściąga struny, nie gradnie sustainu, bo jeżeli mam wysoko ustawiony pick-up, to też gitara traci sustain. Jeżeli mamy... No popatrz. Teraz mamy strunę ustawioną w odpowiedniej odległości od magnesu, więc nie ma utraty sustainu. Jeżeli ustawimy natomiast za nisko pick-up, ustawię niziutko. O, niziutko ustawię pick-upy. Zobaczysz, co się stanie z dynamiką. Dobra. Zobacz. Dźwięk się stał taki lichy, taki patykowy, jakby śpiewak nie zjadł śniadania. Nie ma siły, nie ma dynamiki. Źle. Ustawię z powrotem je na takiej wysokości, jak były. Powiem Ci, że często jest taki problem, że ktoś przychodzi, ma dobrą gitarę drogą, ale mu ona źle brzmi. Spotkałem się też z taką sytuacją. Oczywiście ten film, ani w ogóle moja działalność na YouTube nie służy, żeby kogokolwiek obrażać, ośmieszać, bo to nie o to chodzi. Ja chcę tylko udzielić rady. Jeżeli ustawimy pick-upy za wysoko i struny są zniekształcone, dźwięk strun jest zniekształcony, to wtedy nie da się ustawić menzury. Ponieważ jak jeszcze nie daj Boże ktoś ustawia na tuner, no ja oczywiście stroję gitarę do kamertonu, bo tak jest bardziej intuicyjnie, bardziej zgodnie ze sztuką muzyczną. Ale jak ktoś ustawia bez świadomości odpowiedniej, o co w tym wszystkim chodzi, na tuner menzurę, to czasami takie absurdy wychodzą, że struna E6 jest na przykład krótsza niż struna A5, bo tak wyszło z odczytu tunera. W ten sposób ustawiona gitara nie ma absolutnie prawa brzmieć. Dobra, mam nadzieję, że będziesz pamiętał o tym, że dobrze ustawiony pick-up to jest dostatecznie daleko od strun, tak żeby nie powodował tego zniekształcenia przez zbyt mocne ściąganie magnesem struny, a jednocześnie, żeby nie były pick-upy zbyt nisko, bo wtedy po prostu dynamika jest słabsza, sygnał jest słabszy i ten dźwięk jest taki patykowy, lichy. Należy też pamiętać o tym, że jeżeli
zmieniamy struny na dużo grubsze, na przykład z dziewiątek przesiadamy się na jedenastki, to wtedy odpowiednio trzeba trochę niżej ustawić pick-upy, bo gruba struna mocniej jest wtedy, no więcej ma tego tej magnetycznej komponenty, która jest przyciągana przez magnes i struna grubsza powinna mieć troszeczkę niżej ustawione magnesy, ustawione pick-upy. Dobra, mam nadzieję, że cokolwiek Ci się z tej mojej krótkiej prezentacji przydało. Trzymaj się zdrowo, nie ustawiaj pick-upu zbyt wysoko. Dzięki za odwiedzenie mojego kanału. Cześć!